Bardzo dziękuję za zaproszenie na tę konferencję, ale dopiero później zrozumiałem, czego się podejmuję. Zamierzam mówić o humorze, a wiedzą Państwo, że ci, którzy napisali książki o humorze, to najnudniejsi z literaturoznawców. Zastanawiałem się właśnie, dlaczego te książki powstają i dlaczego się humor próbuje zdefiniować i włożyć do kategorii, dlaczego wylicza się osobliwości humoru. I przyszła mi do głowy myśl całkiem niestosowna, że ci, którzy piszą książki o humorze i kiedy już ocenią, co jest humorem, wiedzą, kiedy się śmiać. I to ponura, strasznie historia. Sam jestem autorem książki o humorze i nie wiem, czy to książka dowcipna i która ma element lekkości i swobody. W książkach o leśmianie, kiedy będziemy przeglądać indeksy i kiedy będziemy się zastanawiać nad tytułami, nie znajdziemy nigdy fragmentu o humorze. Przeglądałem te indeksy i pomyślałem sobie, może tam w ogóle nie ma humoru, może nie powinniśmy się śmiać. Właściwie dopiero referat pani profesor dał mi jakąś nitkę cieniutką i rwącą się nadziei, że jest humor u Leśmiana. Leśmian pochodził z Młodej Polski, która była niesłychanie poważna. Właściwie mówiono o niej, że powinna się śmiać z siebie, a nie potrafi. Brzozowski uważał, że to właściwe ograniczenie młodopolskiej estetyki. Nie chodzi tylko o ograniczenie estetyki. Chodzi o coś ważnego, co jest charakterystyczne dla naszej współczesności. O poczucie zużycia języka. To zużycie języka zaczęło się jeszcze wcześniej, przed Młodą Polską, ale Młoda Polska doświadczyła dwóch stron owej degradacji słowa żywego. Ono się degradowało w życiu publicznym i degradowało się również w samej poezji. Co zaskakujące, ta poezja miała odnawiać słowo, a stała się poezją liczmanów, oczywistości. Nikt tak często nie mówił o otchłani, nie wywołując żadnego skutku. Nikt tak często nie mówił o przepaści, żeby ludzie się nie bali tego zupełnie. Nie mówił o metafizyce, która stała się w gruncie rzeczy prostą fizyką. To zużycie poetyckie było czymś oczywistym. Leśmian zaczyna od czegoś takiego. Terminuje u poetów, którzy sami już nie odczuwają zużycia swoich form poetyckich. Gdyby ich tylko powielał, a powielał ich we wczesnej twórczości, i to są okropne wiersze moim zdaniem, ta wczesna twórczość to jest grafomańska Leśmiana, on bardzo długo nie potrafił znaleźć własnego tonu, bo naśladował jednego z najbardziej wyrafinowanych poetów, jednocześnie człowieka bez słuchu dla własnej poezji, Miriama. Miriam, który miał genialny gust, nie słyszał słabości swojej poezji. Gdyby Leśmian został drugim Miriamem, nikt go by nie czytał. Musiał wyśmiać po części sam siebie, młodego, sam siebie naśladującego poezję młodopolską. Ale nie chcę wpadać w ten podniosły ton. Powiedzą Państwo, jesteśmy w środku czegoś, co dla Leśmiana również jest lekko humorystyczne. Czyli jesteśmy właściwie w duchu pewnego rytuału stawiania pomników poecie. A w Polsce stawianie pomników bardzo często kończy się nieczytaniem literatury. Leśmian ledwo zaczął właściwie pisać, już przeczuwał, co go spotka. Więc ten początek jest dość zaskakujący. Pięknie o tym pisze. I to na początku właściwie drugiej dekady XX wieku. Lubię czytać Leśmiana, ale bardziej poezję. Pisze tak. Tchnący zapałem mówca pogrzebowy budzi większy w tym świecie szacunek, aniżeli pogrzebany geniusz. Mam nadzieję, że to nie moja sytuacja. Który jest tylko chwilowym powodem do wygłoszenia uroczystej mowy. Rocznica śmierci wielkiego pisarza podniecał w świat do bardziej pamiętnych czynów, aniżeli sam pisarz i jego dzieła. Albowiem pisarz jest egoistycznie zamkniętą w sobie jednostką, zaś wzmiankarz owej rocznicy altruistycznym budzicielem zbiorowych wzruszeń tłumu. Osłonięcie pomnika ma większą dla owego świata wartość, niż by miało zmartwychwstanie uczczonego pomnikiem wybrańca losu.
No są tak ciężkie pomniki, że żadna poezja nie potrafi zmartwychwstać. I przeczuwa to już młody Leśmian, ale co go spotyka właściwie w jego biografii? No w jego biografii spotyka go raczej lekceważenie. Wszyscy, którzy powinni słyszeć jego poezję, raczej nie słyszą tej poezji. Nawet wybitni skamandryci, którzy słyszą zużycie języka i którzy próbują odnowić język potoczny, jednak łagodnie lekceważą Leśmiana. Leśmian nie znajduje swojego tak wielkiego admiratora w międzywojniu. Nie może odczuć wielkości swojej literatury. Wręcz przeciwnie. Ma poczucie tego, że znalazł się w części sprozaizowanej, banalnej rzeczywistości, że niestety musi zarabiać na siebie, że musi czekać na diety w Polskiej Akademii Literatury, żeby móc pisać. To sprozaizowanie codzienności. Nie chcę narzekać, prawda, za Leśmiana, ale to współczesne zbiurokratyzowanie tak, intelektu i poezji jest o wiele straszniejsze niż w czasach Leśmiana. Ale on już wtedy narzekał. Pisał tak. Obcuję z papierami w kancelarii rejentalnej, która odrywa mnie nieustannie od pracy literackiej, tak iż tylko czasem udaje mi się ukraść trochę czasu dla siebie. Pobyt w środowisku prowincjonalnym jest po prostu męką dla mnie. Przepraszam bardzo wszystkich, którzy przyjechali z Zamościa. Dalej jest jeszcze gorzej. Umiera się powoli, ale pewnie za to. Zamość to piękne miasto, niestety. Piękno zależy nie tylko od architektury, lecz i od ludzi. Ratunkiem jest cudowny ogród zoologiczny, że co dzień przesiaduje. Lubi pan wydry? No, dalej nie będę czytał, to z tymi wydrami okazuje się, że nie lubi, bo są do włochatej gąsienicy podobne, niedźwiedzie są żarłoczne i niechlujne. Okazuje się, że ogród zoologiczny też niestety zawiera swoje piekło i swoją katastrofę. Więc, ach, to narzekanie. To narzekanie pisarzy polskich międzywojnia ujmuje mnie. Kiedy Schulz pisuje listy do władz szkolnych, żeby udzieliły mu urlopu, to bardzo się stara pozbyć swojego języka literackiego, żeby go zrozumieli, ale nie potrafi, przecież jest artystą, więc tak pisze, że nędzni urzędnicy władz szkolnych odrzucają te podania jako niesformalizowane. Całe szczęście, że Leśmian tak pisywał bardziej bezstronne formuły. Ale ja właściwie miałem mówić o poezji jego, nie będę mówił już więcej o tych strasznych suplikach. Supliki, o, to nitka, której się złapie. Suplikacja jest takim tonem, który pojawia się w literaturze od bardzo dawna. Skarżymy się na swój los, ale skarżymy się zawsze do pewnego adresu, czy do pewnego nawet adresata. I u Leśmiana też znajdziemy suplikacje, ale te suplikacje zdarzają się zaskakujące. No bo niebo nie jest tak pewne, proszę państwa, na początku XX wieku. O dzisiaj już nie będę nic o tym mówił, ale w XX wieku niebo stało się mniej pewne i mniej oczywiste. I mniej oczywiste stawały się ścieżki moralne do nieba dla tych, którzy rozważali te kwestie. Dla Leśmiana to też nie było oczywiste. Już ta epoka myślała sobie, że być może niebo powinno być. To wiele więcej niż jest. Powinno być, powinna istnieć harmonia, powinien istnieć porządek, ale tej harmonii nie widzimy. W sławnym wierszu, jednym z najpiękniejszych wierszy Leśmiana, znajdziemy zaskakującą formę suplikacji, czyli skargi, i zaskakującą formę istnienia boskości. Na granicy parodii, na granicy śmieszności, ale ja chyba mówię zbyt delikatnie. Nie na granicy śmieszności, na granicy obrazoburstwa, na granicy nawet blasfemii są dwaj Macieje. Zaczynają się pięknie, bo u Leśmiana wszystko zaczyna się ślicznie od pewnej melodii, którą on łapie i którą słyszy doskonale i którą bierze z poezji ludowej, którą bierze z bylin rosyjskich, który w ogóle słyszy, bo słyszeć w literaturze to strasznie dużo. Więc zaczyna tak. Też mógłbym tak zacząć, ale zawahałem się, czy od tego zacząć, bo zaczyna tak. Pleć, pleciugo. Pomyślałem sobie, że to będzie nadmiernie autoironiczne. Ale pleć, pleciugo, na wzgórzu południowym Grzeju siedział raz pewnego Maciej przy Macieju. Do pierwszego Macieja, rzekł ten Maciej drugi Maciej, coraz w niebie wiosenniej, a w polu pstrokaciej lada parów
taki wąwóz, potrafi śniąc kwiatami zarość. A my co? Do wieczności mi zrząca się starość? Wstyd mi z siana, gdy słońce złotą igra z mrużką, z przedwczesną i zuchwałą pieszczoty pogróżką, zerwać się do dziewczyny, jak gęś, co spod płotu zrywa się wielkim krzykiem do niskiego lotu. Piękna metafora starczej miłości do młodej dziewczyny. Gęś, która się zrywa do lotu. Gęsi nie są nielotami, ale jednak zanim się zerwą, to dużo czasu minie. Dziewczyna może uciec. Ten obraz przerywa skomplikowana walka w tym tekście, która kończy się właściwie, byśmy powiedzieli, obrażeniami ciała obu Maciejów. Nie będę mówił o tej walce z potworem, bo ona tak mnie mało interesuje. Ci Macieje, naznaczeni cierpieniem, mają wrócić do domu, żeby się odnowić. Uniwersalny motyw, ale już nie da się odnowić w tym czasie. Już dom nie jest takim miejscem, który pozwoli nam się odnowić. Żadnego takiego domu nie ma. Bardziej grób niż domu Leśmiana jest odnowieniem. Więc wracają i spotykają postać genialną. Ona się nazywa Płaczybóg. Prawdę powiedziawszy, ten Płaczybóg nie wiem, czym jest. To taki Bóg, który płacze z powodów ludzkich i z powodów boskich. Trochę ludzki i trochę boski. Jest niepewny właściwie swojej wieczności. Spotkanie Płaczyboga, och, każdemu by się przydało. Żebyśmy się mogli przejrzeć w tej boskości, która jest nadal ludzkością naszą i naszą formą literacką. Spotykają tego Płaczyboga i mówią do niego: Płaczyboże, co płaczesz uboczem? Chcę ci mówić o wszystkim. I no nie wiem, o czym. Pochwalona ta z tobą znajomość bezkreślna. W lesie nasze spotkanie. Dziej się wola leśna. Och, wspaniała msza leśna, prawda? Zamiast dziej się wola Boga, dziej się wola leśna. To powiadam po pierwsze, a mówię powtórę. Dziej się człowiek idący w bezmiary niektóre. No i mniejsza o to. Oto piękne spotkanie, które jest mszą właściwie odnowioną, bo to jest msza z ducha pogańska, pełna zmysłowości, wiary w pogodę i wieczność natury, która jeszcze jest jakimś oparciem, a już nie jest oparciem ten świat wysłowiony i świat form boskich, które tutaj się zdarzą. Otóż ci biedni, uderzeni przez świat Macieje, próbują pomóc Płaczybogowi. Bo ten Płaczybóg jest poniżej Pana Boga, jego wielkości i zalet, które możemy wysławiać jak u świętego Augustyna, w nieskończoność. Możemy tę enumerację ciągnąć. Ona się już tutaj przerywa. Ten Płaczybóg płacze właściwie takimi łzami, jak płacze człowiek. Więc trzeba mu pomóc. Dwaj Macieje dają mu ziele. Piękna scena. Weź to ziele na wszelki w niebiosach przypadek. Już po dwóch Maciejach niepodzielny spadek. Wiem, że cierpisz niekiedy i ja czasem cierpię. A nuż się nieśmiertelność w niebiosach wyczerpie. No nie będę państwa pytał, czy dzisiaj nieśmiertelność się w niebiosach wyczerpała i czy się wyczerpuje. Och, to niestosowne pytanie, ale Rymkiewicz powiedział, że się wyczerpuje, ale nawet, że została wyjedzona ta nieśmiertelność. Już nie jest taka pewna, że jest troszkę wydmuszką. Chociaż trwoga to płonna, lecz myśl nie bezwiedna. Pewniejsze dwie wieczności, niżli wieczność jedna. Dość ci Boże, źdźbło małe tego ziela spożyć, by do drugiej wieczności bez uszczerbku dożyć. Kto zasłużył na ziele, niech się nim odświeży. Bogu się nieśmiertelność, nam się Bóg należy. Chyba jeszcze raz to przeczytam. Kto zasłużył na ziele, niech się nim odświeży. Bogu się nieśmiertelność, nam się Bóg należy. Jeden z moich studentów przeczytał ten fragment i mówi: ale co to za ziele? Uciekłem przed tą odpowiedzią i przed tym odpowiedzią, jakie zielo wywołuje wieczność. Trzeba znaleźć Płaczyboga. On wie, jeśli oczywiście przetrwał. Ten wiersz jednak subtelny, delikatny, ma taki element humoru, który nie do końca jest ludyczny. Leśmian bierze ze sztuki ludowej cudowną melodię opowieści, cudowny ton,
który wygrywa harmonię i nieharmonię świata. Ale nie bierze, czy też rzadko bierze z poezji ludowej gruby humor. Ten gruby, który jest sprośny, ten, który Kolberg ocenzurował w swoich wydawaniach pieśni ludowych. Tego za dużo. Leśmian jest poetą cienkiego humoru. To humor dyskretny, niezauważalny. To nie grube myślenie o cielesności, bardzo łatwe. To nie dowcip, który się powiela w nieskończoność. To nie schemat, który możemy odnawiać. Tam za każdym razem ten humor jest zupełnie inny. Ale skoro już o Maciejach i o płaczy Bogu, to zejdźmy niżej. Zejdźmy niżej do tego, o czym mówiła pani profesor Nalewaj. Zejdźmy do sfery erotycznej, która łączy się ze śmiercią. Wiedzą państwo, czarny humor jest skomplikowanym bardzo terminem. Ja uważam, że dzisiaj czarny humor strasznie się spospolitował, że jest łatwizną, jak pisał Czesław Miłosz w Ziemi Ulro, że wszyscy sobie pozwalają na czarny humor. Dlatego nie wierzę już czarnym humorystom dzisiaj. Jego natura jest bardzo skomplikowana. To nie jest wcale prosta kategoria. Ona istnieje od pewnego czasu. Wymyślił ją Breton, ten dość okropny jednak zarządca surrealistów, tak bym go powiedział. Taki papież, ale z pastorałem, który tłucze po głowach. To był Breton wobec surrealizmu. Breton wymyślił czarny humor tuż przed wojną, ale czarny humor to coś więcej. Tak? On pewnie obejmuje to, o czym mówiła pani profesor, obejmuje makabreskę jako formę w gruncie rzeczy, czyli fascynację śmiercią i jej okrucieństwem. Wiedzą państwo, to bardzo śliski termin. Kiedy możemy się fascynować? No zapewne wtedy, kiedy nie jesteśmy współuczestnikami tego doświadczenia. Na tym to polega. Tak? Czarny humor jest wyzwalający, ale nie wtedy, kiedy dotyczy nas ta katastrofa. Tak? Nie wtedy, kiedy my jesteśmy również dotknięci przez to, co straszne. Dlatego rzadko się zdarzają sytuacje, kiedy można swobodnie mówić w duchu czarnego humoru w sytuacjach społecznych. W literaturze już łatwiej. Chciałem państwu przeczytać zaskakujący wiersz. Sam mnie zadziwił. Pomyślałem sobie, na co on sobie pozwala, ten Leśmian. Na co on sobie pozwala? Nie znałem tego wiersza. Jeszcze raz go przeczytałem i on łączy dwa tony, które w gruncie rzeczy są nie do połączenia. Jeden śmierci, drugi pożądania i erotyzmu. Ale tak połączyć w dwóch strofach, które są skrajnie różne, to tylko potrafi poeta, który jest pewny tego, że z tego połączenia powstaje nowe znaczenie i nowy sens, i nowe brzmienie. To się nazywa zaklęcie. Ptaku nocny, coś bywał za świata rubieżą i widziałeś umarłych. Mów, co czynią. Leżą. A co jeszcze? Wciąż leżą bez przerw, bez wytchnienia. Nie ma dla nich słońca, ni wiatru, ni cienia. Nie modlą się, nie płaczą, nie śnią i nie wierzą. I nic, tylko tak leżą. Nic, tylko tam tak leżą. Dziewczyna, co się mojej sprzeciwia przemocy, niechaj w łożu obłędnym polegnie tej nocy. Bezoporna, bezsilna, bezbronna, bezwiedna, niechaj grzesząc pragnieniem leży sama jedna. Niech nie modli się, nie śni, nie płacze, nie wierzy. I niech tylko tak leży. Niech dla mnie tak leży. O bezczelny, prawda? O bezczelny nekrofil. Śmierć porównuje z dziewczyną, która leży. Oczywiście domyślamy się tych znaczeń, które są, tak? Które są miłością i przeżyciem miłości, która jest małą śmiercią. Och, zdarza się niektórym wielka śmierć, przepraszam. Więc to zaklęcie jest tym właśnie. Tak? Tym zaklęciem, w którym te dwie strefy, te dwie sfery nieodłączne, ostateczne są głęboko związane, ale również siebie warunkują. Nie tylko warunkują się jako pewne sposoby istnienia, one się warunkują jako sposoby mówienia o istnieniu. Tak? Te dwie melodie nieustannie się splatają i bez nich w gruncie rzeczy nie ma tej niezwykłości, która się zdarza w świecie pragnienia i w świecie pożądania. Leśmian wielokrotnie sobie pozwala na tego rodzaju pomysły, które są na granicy poprawności. Ech, co ja mówię? Powiedziałem teraz przez ten współczesny świat, że na granicy poprawności, a przecież powinienem powiedzieć zupełnie coś innego. One daleko przekraczają, wykraczają poza granicę poprawności. Na tym zresztą polega uroda tego pisania. Właśnie jak w sławnym wierszu Gad.
Szła z mlekiem w piersi w zielony sad, aż ją w Wolszynie zaskoczył gad. O, okropieństwo. Brakuje tutaj jeszcze, żeby to mleko w piersi, ach, mniejsza o to, żeby tam jeszcze dzieci płakały, albo nie, tak, którym ten gad wysysa mleko z piersi tej dziewczyny. Leśmian tu odwrócił sławną balladę, której źródła pewnie są niejasne. Mówi się, że celtyckie, że z Porębowicza i tak dalej. Na pewno z Porębowicza. Odwrócił ten pomysł, który jest wspaniały i my go znamy. To jest pocałować potwora, który przeobraża się w człowieka. A u Leśmiana jest zupełnie odwrotnie. Tak? My mówimy, całuję cię, ale nie przeobrażaj się. Bądź potworem. Krótko mówiąc, no, nie chcę tego dointerpretowywać, prawda? Tu chodzi o ten rodzaj zmysłowości, która nigdy nie staje się do końca ludzka. O ten pocałunek nigdy nie jest wyzwalający i nigdy się nic takiego... Widzę, że część młodsza publiczności zaczęła się fascynować tym motywem, więc przechodzę do rzeczy mniej nieskromnych. Już nie tylko do tego, co zmysłowe. No choć... Państwo chcą tego, prawda? To nie przechodzę. Więc to jeszcze fragment sławnego wiersza pod tytułem Piła. To homonim, ale chodzi o piłę leśną. To niestosowny wiersz w dzisiejszych czasach, gdzie rżną i piły pracują. Więc na szczęście nie ma takich podtekstów tutaj. Wszystko jest erotyczne w tym wierszu. Niesłychanie piękne pożądanie. Leśmian pisze tak. Idzie lasem owa zmora, co ma kibić piły, a zębami chłopców nęci i zna czar mogiły. Ach, poznać taką piłę z taką kibicią i z takimi zębami i z taką mogiłą, tak, planowaną, to głębokie marzenie. Tak, myślę, że teraz państwo patrzą na mnie dość dziwnie, zaskakująco. Ja piszę rzeczy niesłychanie poważne, dogłębne, metafizyczne i ostateczne. I tylko dzisiaj postanowiłem w jakiś sposób zmienić tę formułę wypowiadania. Pomyślałem sobie, że jednak gdzieś jest koniec tej granicy patosu i metafizyki. W gruncie rzeczy, jak zakochać się, to tylko w pile, znaczy w Leśmianie. Ta piła poszarpała go, tego parobczaka. Poszarpała go nierówne części, ale on tego chciał, żeby ona go poszarpała. Oczywiście w tym wierszu ta piła, tak, to i kobieta, no i rzeczywista piła. To pokawałkowanie ciała rzeczywiste i metaforyczne. Pokawałkowanie piłą i pokawałkowanie ciała, no takie, o którym pisują wybitni znawcy Erosa. I kiedy go już pokawałkowała i on szczęśliwy w kawałkach, niescalony wreszcie leży. No, leży, byśmy powiedzieli, to za dużo powiedziane u Leśmiana. Wyobraża sobie, jak on leży i gdzie leżymy, kiedy nas piła pokawałkowała. Piękna jest ta wyobraźnia. Mówi tak. Zaczęło się od mrugania ległych w kurzu powiek. Och, jakie piękne powieki w kurzu. Nie wiadomo, kto w nich mrugał, ale już nie człowiek. Drugi fragment chyba bardziej lubię. Czasami sobie wyobrażam na radach wydziału taki fragment. Głowa dudniąc mgnie po grobli, szukając karku, jak ta dynia, gdy się dłonią umknie na jarmarku. Czy państwo wyobrażają sobie taką... Ona nie mówi jeszcze, co prawda? Powinna jeszcze mówić. Dudniąc wtedy byłoby dobrze. Tymi znanymi, dudniącymi z dyni, wydobywającymi się głos. Oczywiście to nie jest taki... Przerwałem na chwilę, bo przyszedł mi do głowy taki koncept z pewnego wiersza innego poety. Henri Michaux. Henri Michaux pomyślał sobie taki wiersz o egzaminie na poetę. A właściwie egzaminie na maga. I w tym egzaminie trzeba było przynieść wiązkę węży, dobrze związanych. Jak ktoś przyniósł źle związaną, to dostawał dynię. Jak przyniósł właściwie, dostawał głowę poetycką, pięknie uformowaną. Więc ta dynia w literaturze pięknie funkcjonuje. Tak? Niestety większość z nas przynosi źle związaną wiązkę węży i w rezultacie dostaje dynię. Ale zostawmy to, tę dynię, bo potem jest jeszcze pierś. Piersią sobie przywłaszczoną jar
grabieżczo dyszy. Uchem wbiegłym na wierzchołek wierzba coś tam słyszy. Oczy wzajem rozłączone, tleją bez połysku. Jedno brzęczy w pajęczynie, drugie śpi w mrowisku. Tu zaczynamy właśnie wpadać w ton poezji dla dzieci. Prawda? Wspaniałej, w której wyobraźnia no, nie zna form konwencjonalnych, w którym możemy się bawić i cieszyć w gruncie rzeczy tym, co sobie pomyślimy. I jeszcze coś ważnego jest to. Nie tylko co sobie pomyślimy i wyobrazimy, ale także możemy sobie pomyśleć to, co nie będzie miało znaczenia ostatecznego, co nie będzie symboliczne, co nie będzie przynosiło koniecznie jakichś ukrytych znaczeń. U Leśmiana ten obraz być może tak, jest tylko czystą wyobraźnią i czystą radością wyobrażania sobie, chyba że państwo chcą się zabawiać w te szukanie szyfru. Jedna noga po pod lasem uwija się w tańcu, druga włóczy się na klęczkach po zbożowym łańcu. A ta ręka, co się wzniosła w próżnię ponad drogą, znakiem krzyża przeżegnała nie wiadomo kogo. Pewnie błogosławił następnego, który wpadnie w tę kibić piły, a być może to błogosławieństwo innego rodzaju. Wracam teraz do powagi. Bo przecież zacząłem, jak państwo pamiętają, od formy języka i od tego mówienia, które zużywa się i które się formalizuje. To wstrząsające doświadczenie nowoczesności. Dla każdego, kto pisze, niesłychanie ważne. Dla literaturoznawcy również. Ale literaturoznawca bardzo się różni od Leśmiana. Jesteśmy jakby z innych porządków językowych, ale nie tylko o to chodzi. I my także, którzy słuchamy o poezji Leśmiana, też istniejemy w innych porządkach czasowych. My nie wracamy z tych porządków do tego, co jest najważniejszą domeną Leśmiana, do poezji, czyli do języka, który jest ocalony, który jest niezwykły, który dzięki pomysłowości językowej, nie tylko, dzięki rytmiczności, dzięki wspaniałym formom tak, poetyckim, ocala niezwykłość mówienia. Nie, my wracamy do języka zużytego. Również my, literaturoznawcy, wracamy do konwencjonalnego mówienia. Te proporcje między naszym myśleniem o mówieniu, a mówieniem Leśmiana są skrajnie różne. Leśmian cały czas przebywa w świecie ocalonym, w świecie ocalałego i cudownego języka i tylko rzadko wychodzi stamtąd, żeby mówić tym językiem, który się zużywa. On przecież z konieczności zajmuje się krytyką literacką, tak jak Leśmian. To mu pożera czas, z konieczności zarabia i z konieczności coś innego robi, ale w gruncie rzeczy najważniejsze jest schronienie się w języku. Dla wielu piszących to była sytuacja zaskakująca. Pisali o tym, że Leśmian się chroni w jakiejś nierzeczywistości. Och nie. Nie, jest odwrotnie. Nierzeczywistością jest bardzo często świat stworzony przez język skonwencjonalizowany i martwy. Przez język, który tracił swoje znaczenie, który jest tylko mechanicznym mówieniem. To u Leśmiana jedna z najważniejszych refleksji, ale przecież nie mogę o tym w tej chwili mówić zbyt długo. Słyszeli państwo o pewnym elemencie humoru, o którym zacząłem mówić na samym początku również. Chcę teraz złapać te dwa wątki. To humor, który określiłbym jako humor biegu rzeczy. Trudna bardzo kategoria. Nie chodzi mi tylko o humor, który jest wywróceniem pewnego porządku, a nawet nie chodzi o taki humor, o którym myślał Bergson. Wiadomo, filozof, którego Leśmian czytał z najwyższą uwagą w młodości. Ten humor, który mówi, że śmiejemy się z rzeczy, które są mechaniczne, których mechaniczności nie rozumiemy. To również mechaniczności mówienia, mechaniczności postępowania. Nie tylko mi o to chodzi. Chodzi mi o humor, w którym my sami jesteśmy śmieszni. Leśmian rozumiał sytuację poety w XX wieku, która wcale nie była sytuacją już podniosłą. A dzisiaj wcale nie jest podniosło. Nawet jeśli poezja istnieje w podręcznikach szkolnych, nawet jeśli ją się powtarza, to nie jest praktyką wyobraźni życia codziennego. Nie czyta się tych poezji, nie śpiewa się poezji dworkowych, tak jak śpiewało się pod koniec XIX wieku. Nie recytuje się na co dzień poezji. No poza tym miejscem, gdzie my, profesor Nalewaj, recytujemy w tej podniosłej sali. Nie robi się tego. Poezja i poeta jest w sytuacji dzisiaj
dość okrutnej również ironii i marginalności, jest zakładnikiem historii i porządków historycznych, jest zakładnikiem języków, które są o wiele silniejsze niż język poetycki. To już stało się w czasach Leśmiana. Już wtedy Apollinaire pisał: rywalizuj, poeto, z fabrykantem etykiet na perfumy. No a dzisiaj? Z kim ten poeta rywalizuje? Z jakim fabrykantem? To są fabrykanci, tak? I nie tylko etykiet, w ogóle etykiet słownych fabrykanci. Więc dzisiaj rywalizować słowem poetyckim, które jest niezwykłe, subtelne, delikatne, bezbronne na swój sposób, tak? Z silnymi etykietami, to walka przegrana. I to również jest właśnie ironia biegu rzeczy, że nagle bieg rzeczy, który jest bezosobowy i bezwzględny, pokazuje poetę jako człowieka słabego, marginalnego, którego od czasu do czasu używamy. No ale nie będę Państwa smucił, przecież nie zakończę tą mową pogrzebową, prawda? Państwo się tego nie spodziewali po mnie, że zakończę pogrzebem. Byłoby to niestosowne i nieodpowiednie. Nie, zakończę tym, co jest cudownym aktem wyzwolenia. Żeby się wyzwolić w XIX wieku z pewnych form, które już wtedy dominowały w życiu społecznym, nie trzeba było aż tak wiele. Ale w XX wieku potrzebujemy czegoś więcej. No, a dzisiaj to nie mówmy o tym. Potrzebujemy, krótko mówiąc, obrazów, które mają niesłychaną siłę, które są odważne, które są nawet, można powiedzieć, odważniejsze niż my sami. I Leśmian jest odważniejszy niż był, oczywiście jako poeta w swojej poezji. Jest odważniejszy w swoich obrazach, bo taka ma być literatura, ma być swobodą wyobrażania, bez względu na wszelkiego rodzaju ograniczenia wolności. Możemy mówić w literaturze, bo w życiu w gruncie rzeczy coraz mniej możemy mówić rzeczy. Chcę przeczytać Państwu na koniec fragment Karczmy. Jak sobie myślę o tym wierszu, to myślę, Leśmian wszedł do polskości ze rodziny spolonizowanej, ale wejść do polskości z zewnątrz to niełatwa sprawa, muszę powiedzieć, bo wchodzimy, mamy jakieś korzyści oczywiście, które są korzyścią wielkiej literatury polskiej, a tracimy wielką kulturę, gdzieś zostawiliśmy ją, wielką kulturę pisma, która zresztą skazana jest na zagładę. Ale jak wchodzimy do tej karczmy polskiej, no to z tej karczmy polskiej ludzie siedzą i piją, a niektórzy nawet przepijają rzeczy najważniejsze w życiu. Leśmian ładnie to pisze. Mówi tak. Między niebem a piekłem, wśród słynnych bezdroży, które lotem starannie pomija Duch Boży, stoi karczma, gdzie widma umarłych opojów święcą triumf swych szałów pijackich i znojów. Skąpiec, co mrąc ostatnie połknął ametysty, znajdzie tu za 2 grosze nocleg wiekuisty. I zbrodniarz, co w błysk noża zachował swą wiarę, zdoła tutaj niejedną nadybać ofiarę. I nierządnica, ach, zostawię, bo to już o tym mówię. Ale jaki koniec tego? W tej karczmie, gdzie przychodzą pić i śnić swój los wiekuisty, zdarza się piękna osoba. Jedna z najpiękniejszych figur właściwie u Leśmiana. Taka z ducha goi i z ducha kaprysów goi, z ducha wielkiego malarstwa, które Witkacy nazwał demonologią i wielkimi demonologicznymi artystami współczesności. Właśnie nazwał Schulza, nazwał Linkego i tak dalej, i tak dalej. O tym teraz nie będę mówił. O tych demonach, które nas nawiedzają. To piękny obraz, jak z malarstwa genialnego, no i pięknie napisany. Jedna tylko za piecem ukryta starucha, mać 5 wisielców, tej wrzawy nie słucha. I pośmiertnie skulona śni w sobie po cichu cuda pierwszej miłości, spełnionej na strychu. I za wzięcie słodkiemu oddana wspomnieniu gra polkę, wytrzykąta na rdzawym grzebieniu. Dziękuję bardzo Państwu. I my dziękujemy bardzo.